Dobry wieczór Państwu. Witamy w Ekonomii Flash. W skrócie informacji z polskiej i międzynarodowej gospodarki. Nowe obostrzenia, nowy wirus w Wielkiej Brytanii, zakaz lotów. Co wydarzy się w następnych dniach? Z pewnością możemy spodziewać się wprowadzenia nowych restrykcji. A jakie one będą konkretnie, to oczywiście czas pokaże. Za to wiemy, co wydarzyło się w polskiej gospodarce. Zapraszam serdecznie na skrót informacji. Grozi nam trzecia fala zakażeń koronawirusa i stąd też decyzje rządu o wprowadzeniu w szerszym zakresie obostrzeń epidemicznych od 28 grudnia. Osiągnięcie poziomu 50-60 tysięcy zachorowań dziennie oznaczałoby niewydolność służby zdrowia, powiedział dziś rzecznik rządu Piotr Miller. Przekazał też zakaz lotów z Wielkiej Brytanii z uwagi na wykrycie nowej odmiany koronawirusa. Na razie będzie obowiązywał do odwołania. Formalnie rozporządzenie będzie zapewne wyznaczało jakąś datę, ale ono ma charakter formalny, natomiast do odwołania ta decyzja jest podjęta. Zaznaczył rzecznik rządu. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na Twitterze, że wydał dyspozycję inspekcji sanitarnej, by od poniedziałku wykonywać testy na koronawirusa każdej zgłaszającej się osobie, która w ostatnim czasie podróżowała z Wielkiej Brytanii. Jeżeli w poniedziałek Europejska Agencja Leków zatwierdzi szczepionkę na koronawirusa firmy Pfizer, to wszystko wskazuje na to, że 26 grudnia do Polski dojedzie pierwsze 10 tysięcy dawek i 27 grudnia zostanie zaszczepionych pierwsze 10 tysięcy osób, powiedział szef Kancelarii Premiera Rady Ministrów Michał Dworczyk. Wszystkie wskaźniki aktywności ekonomicznej za listopad są lepsze od prognoz, komentują poniedziałkowe dane GUS analitycy z Santander Bank Polska. Wskazują, że rynek pracy wciąż trzyma się dobrze, a konsumenci są wciąż otwarci na podejmowanie większych wydatków. Co prawda Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2020 roku spadła o 5,3% w ujęciu rocznym, a spadek w ujęciu miesięcznym również wyniósł 5,3%. To zdaniem analityków to solidny wynik sprzedaży, zważywszy na okoliczności. Rynek oczekiwał spadku 7,4%, my o 8,1%. Jak wskazali, sprzedaż dóbr trwałych spadła o 4,3% rok do roku, co było wynikiem dużo lepszym niż się spodziewaliśmy, pamiętając jak wyglądała ta kategoria w czasie wiosennego lockdownu, gdy również zamknięto galerie handlowe. Decyzja w sprawie pomocy dla dotkniętych obostrzeniami związanymi z pandemią koronawirusa przedsiębiorców z górskich miejscowości zapadnie jutro, a samo wsparcie będzie kierowane poprzez samorządy. Środki trafią do gmin i powiatów w najbliższych tygodniach, poinformował wicepremier minister rozwoju pracy i technologii Jarosław Gowin. Amerykański inwestor Advent International przygotowuje się do sprzedaży notowanego do 2017 roku na GPW o operatora paczkomatów InPost. Wycena spółki ma szansę sięgnąć równowartość nawet 36 miliardów złotych, donosi agencja Reuters. Bank of America radykalnie zmienił zdanie o akcjach CD Projektu, wycenia akcje po 100 zł za sztukę. Dziś jedna akcja firmy kosztuje około 250 zł. Wielka Brytania była jednym z tych krajów, gdzie rozpoczęły się najwcześniej szczepienia i o dziwo doszło do bardzo ciekawej koincydencji. Pojawiła się nowa mutacja koronawirusa. Czy to zbieg okoliczności, czy jakiś problem ze służbą zdrowia? Zobaczymy. Oczywiście czas pokaże, bo wiele krajów wprowadziło zakaz lotów z Wielkiej Brytanii i z pewnością mamy nowy strach, jeśli chodzi o koronawirusa. Zapraszam Państwa na skrót informacji z międzynarodowej gospodarki. Brytyjski minister finansów Rishi Sunak ogłosił dziś informację o przedłużeniu do końca kwietnia rządowego programu dopłat do technicznego bezrobocia, a do końca marca możliwość starania się przez firmy o pomoc w ramach walki z wirusem. Rząd wyasygnował od początku pandemii 46 miliardów funtów na zachowanie niemal 10 milionów miejsc pracy oraz udzielił bankom gwarancji na kolejne 70 miliardów funtów, a te trafiły jako kredyty dla firm, które straciły pieniądze z powodu koronawirusa. Program wspierania technicznego bezrobocia wygasa 31 marca 2021 roku, a program gwarancji dla banków 31 stycznia. Szwedzka minister finansów Magdalena Andersson została przewodniczącą Międzynarodowej Komisji Walutowej Finansowej. IMFC, złożona z 24 ministrów finansów i prezesów banków centralnych, jest głównym organem doradczym Rady Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Zbiera się dwukrotnie w roku w ramach wiosennych i rocznych zgromadzeń Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. W październiku komisja stwierdziła, że powszechna ulga w zadłużaniu i sprawiedliwy dostęp do szczepionek na koronawirusa mają zasadnicze znaczenie dla uniknięcia przez najuboższe kraje świata długotrwałych blizn.
Jair Bolsonaro, prezydent Brazylii, oficjalnie stwierdził, że nie będzie się szczepił. Prezydent twierdzi, że skutki uboczne mogą zamienić człowieka w aligatora. Bolsonaro, choć stwierdził, że może być posądzany o zły przykład, nadal publicznie oznajmia, że nie zamierza się szczepić przeciwko COVID-19, ponieważ był już zarażony, wobec czego jego organizm wykształcił przeciwciała. Poza tym, jak zauważył w kontrakcie z Pfizer, firma produkująca lek nie bierze odpowiedzialności za skutki uboczne. Jeżeli staniesz się aligatorem, to twój problem. Rzuciła głowa brazylijskiego państwa. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeszcze dziś Ekonomia Raport o 22.25. Porozmawiamy o świecie, który się zmienia, o świecie, w którym rośnie znaczenie krajów pozaeuropejskich, które skutecznie konkurują z Europą o nowe rynki i z pewnością zdominują Europę w tym stuleciu.